Przygotowanie ogniska, część druga. Ta część będzie mówiła o wykorzystaniu siekierki. To jest typowa siekierka survivalowa. Może tą stroną, żeby nie było lokowania produktu. Ok. Dlaczego o siekierce? Siekiera jak siekiera. Natomiast dlaczego ta jest taka niezwykła? I dlaczego o tej siekierze będę dzisiaj opowiadał? Poprzedni odcinek mówił o nożu survivalowym, gdzie ten nóż spełniał trzy funkcje. Podobne funkcje spełnia też i ta siekierka. Ona jest dosyć lekka. Natomiast dlaczego jest niezwykła? Zacznę od tego, w jaki sposób ukształtowana jest rękojeść. Dzięki temu zyskujemy dwie dźwignie. Przy tej dźwigni mamy dość duży ciężar, możemy ciąć no, takie grubsze kawałki jak ten. O, bez problemu nam się to uda. Zetniemy nawet dosyć grube drzewo dzięki tej siekierce. Skracamy chwyt. Zobaczcie, on ładnie jest ukształtowany pod rękę. Siekiera staje się o połowę lżejsza. I możemy nastrugać wiórek do bazy pod ognisko. O przygotowaniu bazy pod ognisko będzie kolejny odcinek. I ostatnia funkcja. Również tą siekierką możemy wykopać dołek. Bardzo. Możemy w ten sposób przygotować sobie bazę noclegową, ognisko. Oczywiście też w sytuacjach krytycznych może być to narzędzie do obrony. Moje warsztaty tyczące się survivalu są przede wszystkim dla osób początkujących. Skierowane są do osób początkujących, które nie miały wcześniej do czynienia z survivalem lub dla osób, które dawno nie korzystały z atrakcji związanych z przyrodą. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, Waszą uwagę na szacunek do przyrody. Wchodząc do lasu, starajcie się przede wszystkim w taki sposób się zachowywać, żeby nie zakłócać przestrzeni nie waszej. To nie jest wasze środowisko. Tam przede wszystkim żyją zwierzęta. Więc moja prośba i apel do wszystkich, planując wszelkiego rodzaju wyprawy do lasu, survivalowe ze sprzętem lub bez, jeśli byście planowali nocleg, w zasadzie w każdym nadleśnictwie są wydzielone tereny, gdzie bezpiecznie możecie spędzić na przykład noc. Druga sprawa, jeśli nie pracowaliście z ciężkimi, z ostrymi narzędziami, nie macie doświadczenia, może warto skorzystać z doświadczenia na przykład instruktora. Zapraszam do oglądania filmów ze mną. Również subskrybujcie mój kanał Andrzej Nowak, Projekt Ranger. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.